zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Biden jest nagi, król jest nagi, no i cała normalna Ameryka mówi komunistom, żeby pocałowali się w dupę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, są jeszcze nienormalni, którzy biegają w maseczkach, którzy jeżdżą sami samochodem w maseczkach, którzy łażą po sklepach w maseczkach, no ale to się skończyło. W zasadzie CDC teraz powiedziało, że przedłuża na następne 2 tygodnie maseczki w samolotach. Linie lotnicze powiedziały, że w zasadzie każdy sobie robi co chce. Jak ktoś chce mieć maseczkę, to ma maseczkę, jak nie chce maseczki, to nie ma maseczki. Stewardesy i cała obsługa nie będzie się biła z kimś, kto tylko nie ma maseczek i nie będzie zmuszała ludzi ani oferowała maseczek. Także nareszcie wolność. Wolność po 2 latach. Wolność od nienormalnych rusza się. Lawina się zaczyna ruszać. No ten listopad to będzie po prostu prawda, to będzie prawda, to będzie prawdziwa Ameryka. To będzie coś, co komuniści po prostu zniszczyli w ciągu 2 lat, no ale to dojdzie do siebie. Teraz był przypadek w Nowym Jorku. W Nowym Jorku psychicznie chory czarnoskóry Frank James przyszedł, rzucił jakieś tam granaty dymne, zaczął strzelać do ludzi. Ludzie uciekali, ale oni wszyscy uciekali w maseczkach. Oni wszyscy uciekali w maseczkach, trzymali te maseczki, po prostu pilnowali się, żeby były te maseczki założone. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że pomagało im z tym dymem, ale nie po to ludzie wchodzą do tego piekła nazywanego metrem Nowego Jorku, żeby tam być postrzelonym. No a niestety dzisiejsi politycy, dzisiejsi urzędnicy, oni kompletnie postawili wszystko na głowie. Ta chęć wygrywania wyborów, ta chęć zmuszania ludzi do poddania się, te wszystkie wybory kopertowe, te zastraszenie, ten terror, zmiana normalnego zachowania ludzkiego doprowadziła na poziomie takim normalnym, że rodziny się nie spotykają, rodziny nie widzą się, dzieci się nie uśmiechają. W szkołach mamroczą za tymi maseczkami. Nauczyciele przez 1,5 roku nie chodzili do szkoły. Mieli płacone. Politycy nie chodzili do stanowych kongresów, nie chodzili do federalnych kongresów. Tam nic nie było robione. Sądy były pozamykane. Z więzień wypuszczali bandziorów. No, to jak się posłucha to, co się stało, to po prostu włos się na głowie jeży. No, a co najważniejsze było dla tych wszystkich agencji zajmujących się metrem i kolejkami podziemnymi? Maseczki. Maseczki, była policja maseczkowa, były mandaty, było niewpuszczanie. No a co teraz jest? Teraz psychopaci wpychają ludzi pod koła nadjeżdżającej kolejki. Gwałcą kobiety na peronach, walą młotkami niewinnych ludzi, kradną i rabują, przecinają nożami czy jakimiś maczetami niewinnych pasażerów. To jest to, co policja powinna robić, a nie robi. To jest po prostu liczba tych przestępstw, no to w zasadzie wzrosła praktycznie dwa razy. Porównując rok wcześniej do teraz, to wszystko 2 razy. No i jak to można policzyć, tak? A teraz policzyć, ile osób zachorowało na COVID tylko dlatego, że jeździło metrem czy kolejkami. No nie ma tych danych statystycznych. A już wszystko to się zaczynało, miało być dwa tygodnie zamknięcia, czyli powiedzmy 14 dni, a zrobiło się 700 i ci jeszcze zbrodniarze polityczni, bandyci polityczni, oni planują coś zrobić jeszcze przed wyborami. No ale teraz już wszyscy się śmieją. Wszyscy normalni się śmieją, półnormalni demokraci również zaczynają widzieć, że to
nie było sensu. Politycy i biurokraci, wszyscy ci, którzy prowadzą, majorzy, którzy rządzą większymi miastami, większość, sporo stanów amerykańskich i federalne jakieś agencje wykonawcze, no to oni wszyscy się bardziej martwili o to, jak upilnować, żeby ludzie nosili maseczki, no bo to był symbol. To był symbol poddania się, to był symbol zniewolenia, to był symbol tego, że ludzie klękali na kolana przed rządzącymi, przed panami i ludzie zrobili z siebie sami niewolników. Ta ich wykrzywiona ideologia doprowadziła ich do tego, że oni są przekonani, sprawy kryminalne, sprawy przestępczości, no to jest wina biedy, to jest wina niesprawiedliwości społecznej, że to jest wina niesprawiedliwości rasowej, że to jest wina policjantów i tak dalej, i tak dalej. Oni mają tak to wszystko wykrzywione w głowie, że to się po prostu w głowie nie mieści. I oni są wybierani, oni byli wybierani. No już niedużo dłużej. No, maski to jest tylko przykładem. Maska to jest po prostu tym najnormalniejszym, najtakim prostszym, już widocznym przykładem dla wszystkich. Nigdy w życiu, czy nigdy w historii Ameryki nie było takiego rozłączenia pomiędzy lewactwem, a pomiędzy normalnymi obywatelami. Te priorytety ludzi, a priorytety ludzi przy urzędników i polityków przy korycie, to jest po prostu potężna dziura, potężny kanion w sprawach przestępczości, w sprawach inflacji, w sprawach nielegalnej imigracji. To się kompletnie to różni. Ci reprezentanci, którzy powinni reprezentować normalnych, kompletnie nie reprezentują. Mają te swoje lewackie, ideologiczne przekonania, no i prą właśnie w tym kierunku i nie są w stanie zrozumieć, czy zaadresować tego, co naprawdę denerwuje, czy Amerykanów, czy to, co Amerykanie się przejmują. Ten obraz tego w Brooklyn, w Nowym Jorku, no to jest taki emblematyczny, to jest taki przykładowy, to jest, można powiedzieć, taki wzór tego, jak amerykański rząd się zdegenerował, no albo zaplanował i robił to, co chciał. Joe Biden w zeszłym tygodniu rozmawiał o inflacji. No i to przez długi czas. Wszyscy normalni wiedzieli, że te rozdawnictwo, drukowanie pieniędzy, no to jest po prostu kopia Wenezueli. Wszyscy wiedzą, co się stało w Wenezueli. No w Ameryce jeszcze nie drukują dolarów, banknotów dolarowych z 15 zerami, jak to było w Wenezueli czy w socjalistycznym Zimbabwe, no ale jest ta inflacja, jest ta galopująca inflacja. No i czy demokraci powiedzieli, że jest ta inflacja? Nie. To oni nie odpuszczą tych swoich ideologicznych idiotyzmów, wydawania nieprawdopodobnego i walczenia, wybiegania z motyką na słońce i walczenia ze zmianą środowiska, która się odbywa. No ale trzeba pamiętać, że Sahara jako pustynia, no to dlaczego ma tyle pod sobą, czy wszystkie te kraje arabskie ma tyle pod sobą tyle ropy, no bo to była dżungla, tam były dinozaury, tam była zwierzyna, tam było wszystko, tylko nie piasek. No i teraz to się wszystko przesuwa. No czy się przesuwa szybciej dlatego, że ludzie nie jeżdżą furmankami, tylko samochodami? No przypuszczalnie się przesuwa.
Tyle tylko, że 10 tysięcy lat temu, no to ludzie przeszli po lodzie przez cieśninę Beringa. No i kto ocieplił tą cieśninę Beringa? Kto podniósł poziom wody? Kto zlikwidował większość Ameryki Północnej 10 tysięcy lat temu? No to miała 2-3 kilometry lodu na sobie. Także była ta epoka lodowcowa i ten lód się cały stopił. No to oczywiście, że jest woda. No teraz debile myślą, że można zatrzymać coś w ciągu jednego pokolenia albo dwóch, albo nawet dwóch pokoleń. No nie można zmienić, no bo bieguny ziemskie się biegun ziemi się przesuwa, także to te pochylenie jest inne, biegun magnetyczny się zmienia. To wszystko są rzeczy, które ludzie powinni brać pod uwagę. No wiadomo, że jeżeli nawet poziom oceanu się podniesie tam o metr czy dwa, no to się nie podniesie pojutrze, tylko za 10 czy za 20 lat. Także ludzie będą się przeprowadzali od oceanu na wyższe, no ale to będzie pół ulicy na 5 czy 10 lat, a nie w ciągu życia jednego człowieka. Także, że komuniści Bidena nie przyznali się do inflacji, że kompletnie spieprzyli to wszystko tym z tą swoją polityką. No i to teraz nie mogą już temu zaprzeczyć. No to co starają się zrobić? No to tylko starają się zrobić public relations, czyli chcą zachować twarz i robią najróżniejszą akrobatykę gimnastyczną, polityczną, żeby się utrzymać przy władzy. No ale władza niestety, władza należy do ludzi, władza należy do wyborców. No i wyborcy, ci normalni wyborcy, konserwatywni, no to będą głosowali tak, jak głosowali. No a teraz połowa demokratów, no to nie będzie głosowała na Bidena. Oni wiedzą, że zostali zrobieni w bambuko. No cyrk był Bidena z tym, że on wypuszczał wojskowe rezerwy ropy i benzyny, no ale to nic nie daje. Te wszystkie, nawet jeżeli by wyczyścił te wszystkie rezerwy, te wszystkie zbiorniki ropy i benzyny, które teoretycznie mają być używane przez czołgi i samochody w czasie wojny, no to też całe rezerwy, no to starczą na 9 dni. Co to znaczy 9 dni na 365 dni? No to naprawdę trzeba być kretynem, żeby myśleć, że to cokolwiek zmieni. Tym bardziej, że te wszystkie puste zbiorniki, no to trzeba odkupić błyskawicznie i jak najszybciej. Także to jest propaganda sukcesu. Tak samo jak wypuszczanie czy nakazywanie używania benzyny ze spirytusem. Teraz w Ameryce normalnie jak się kupuje, no to jest tam 10% spirytusu w tej mieszance benzynowej. Teraz mają wypuszczać 15%. No 15% spirytusu w benzynie, no to już zaczyna być niedobre dla środowiska, niedobre dla silnika, no i niedobre dla kompanii. Także to jest ten idiotyzm. No komuniści jak zwykle oskarżają te wyższe ceny benzyny, oskarżają te chciwe korporacje, oskarżają Putina, oskarżają wszystkich, tylko nie siebie. No, administracja Biden no odpuścił zakazy wierdzenia na lasy i w innych miejscach na ziemiach należących do rządu federalnego. No ale to i tak jest jedno wielkie oszukaństwo, bo zezwolił na 20% tego wierdzenia. 80% tej ziemi, gdzie można by było wiercić, nie jest wiercone. No a jeszcze co jest gorsze, to jest to, że w zasadzie w ramach chytrości rządu komunistycznego będzie zabierał 18% z dochodów tych korporacji, zamiast jak do tej pory 12%. Także półtora raza więcej rząd będzie brał, no bo potrzebuje pieniądze, żeby rozdawać, żeby mieć tą kiełbasę wyborczą. Emigracja, ta nielegalna emigracja tak samo. Administracja
administracja przyjęła to założenie, że granice no to są rasistowskie, że bogata Ameryka, jeżeli nie chce bez kontroli wpuszczać do najróżniejszych ludzi z innych czarnych czy czerwonych kontynentów, no to jest rasistowska, trzeba otworzyć granice. No Ameryka nie ma systemu. System legalny zajmuje 5-10-15 lat, żeby przyjechać do Ameryki, no, a nielegalnie po prostu w ciągu 5 minut są przyjmowani. Czegoś takiego nie ma w Kanadzie, czegoś takiego nie ma w Australii. Także lewactwo zlikwidowało taki normalne zrozumienie sytuacji. No, ale oni wiedzą, oni tak planowali, że jak będą rozdawali pieniądze, no to będą na nich głosowali. Tyle tylko, że połowa albo 3/4 z tych ludzi, którzy w pewnym momencie będzie dostawało jakieś tam pieniądze z zasiłków, no to albo będzie się buntowała i podpalała, tak jak w dzielnicach pod Paryżem, no albo zacznie pracować ciężko i będzie głosowała konserwatywnie. Także że ci lewacy, no to i tak czy inaczej wpuszczanie takiej niekontrolowanej, nielegalnej emigracji do Ameryki, no to jest jednym wielkim debilizmem. Teraz przez ostatnie 15 miesięcy rządów Bidena, oni kompletnie rozmontowywali całą tą politykę Trumpa. Trump zablokował tą nielegalną emigrację. Teraz obliczają, że może być nawet 60 tysięcy nielegalnych emigrantów przekraczających granicę dzień w dzień. Między innymi dlatego, że zlikwidowano ten tytuł 41, który pozwalał odesłać ludzi z granicy z powrotem, z tego względu, że był COVID. No i likwidują ten COVID na granicy, no a debile trzymają COVID w samolotach amerykańskich. No, tak jak wspominałem, kompanie lotnicze powiedziały, żeby Washington i wszyscy debile podcałowali się w nos. No i nie działa. Całe to zastraszanie w zasadzie nie działa. Wszyscy chcą powrócić do normalności. Teraz wszyscy gubernatorzy, urzędnicy szarpią się po prostu jak ryba na piasku, no ale to się zmieni. Następna sprawa, no to spojrzenie całego narodu na te pożyczki studenckie. Wszyscy ci, którzy brali pożyczki studenckie, spłacali je i spłacają i wybierali jakieś takie kierunki, które dawały im jakieś dobre zawody, no to są wściekli. To są wściekli, bo teraz rząd mówi, że będzie kasował pożyczki tym, którzy po prostu nie spłacali, nieodpowiednio brali swoje kierunki i tak dalej, i tak dalej. Całe to zachowanie lewackie jest nienormalne. Zaprzeczanie rzeczywistości, zaprzeczanie tego, co się dzieje naokoło. To wszystko to jest jedna wielka wpadka. No ale to jest wklepane w lewaków. Lewacy po prostu to tak jak wszyscy ci reżimy autorytarne, one po prostu myślą, że wiedzą lepiej i że są moralnie wyżej niż cała reszta. Dlatego później dochodzi do tego, że są w stanie zamykać ludzi do więzienia. No ale teraz ta wolność osobista też wraca. No nie potrzeba super miliardera, który kupi Twittera, żeby wrócić wolność i normalność Ameryki. Po prostu wolność w Ameryce wróci w listopadzie przez głosowanie. Głosowanie doprowadzi do porządku i pokaże miejsce tym lewakom, komunistom, gdzie im się należy. Jest nadzieja, że kraj się nauczy i opamięta, łącznie z tymi lewakami, czy z połową tych lewaków. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, z reguły zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów. Uczcie się i słuchajcie i czytajcie, co komuniści wam zrobili. Na pewno wam coś zrobili i obudźcie się naprawdę z tego lewackiego amoku. Zdrowia dla normalnych.